Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a dziś w studiu Monika Kotowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. O Skierniewicach mówi się, że są stolicą nauk ogrodniczych, są stolicą muzyki jazzowej, bo tak się rzekło już mówić dzięki naszym jazzowym y, muzykom. A w najbliższy weekend 9-10 marca staną się stolicą tańca. Chociaż myślę, że za Twoją przyczyną i Akademii Tańca 420, to i tak możemy mówić, że Skierniewice są stolicą tańca. Dokładnie tak. Skierniewice już są stolicą tańca. Troszkę nawiążę do tego jazzu, bo my specjalizujemy się w tańcu jazzowym, więc poniekąd. Wszystko się się łączy. Wszystko się łączy. Dokładnie tak. Wszystkie drogi prowadzą do Skierniewic i tutaj rzeczywiście będzie bardzo, bardzo piękne wydarzenie z udziałem tancerzy z całej Polski i rzeczywiście ta stolica będzie finalnie mocno rozbrzmiewała w naszym mieś mieście. Monika Kotowska nie je, nie śpi, chodzi z miejsca w miejsce, biega między instytucjami i, i halami sportowymi, bo to właśnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji. 9-10 marca Mistrzostwa Polski Art Dance i Disco Dance, ale to tylko część tego, co będzie się działo w Skierniewicach. A będzie się działo bardzo dużo, mnóstwo tancerzy, i Skierniewice znów będą takim miejscem, w którym będą zapadały bardzo ważne decyzje, kto pojedzie na kolejne Mistrzostwa, tym razem Europy. Więc po kolei, żeby to wszystko uporządkować, bo mamy bardzo dużo tanecznych wydarzeń, tylko w dwa dni. Więc, jak to wszystko udało się. Dołączyć? Dokładnie tak. Przed nami rzeczywiście weekend pełen tańca i sportowej rywalizacji, i tutaj rzeczywiście rozegrają się najważniejsze imprezy sportowo-taneczne w Polsce 9 i 10 marca. I zaczynamy po kolei. 9 marca od rana rozpoczynają się Mistrzostwa Polski Związku Tańca Nowoczesnego w Ardensie. Ale to są właśnie kategorie dziecięce, tak? I tutaj solo, duety, mini formacje, formacje. Od popołudnia odbywają się, rozpoczynamy olbrzymie wydarzenie, czyli Mistrzostwa Polski Art Dance Polskiego Związku Sportu Tanecznego, który funkcjonuje pod Ministerstwem Sportu i Turystyki. I tutaj będziemy wyłaniać kadrę narodową, tutaj u nas w Skierniewicach, która w tej dyscyplinie sportowo-tanecznej pojedzie na Mistrzostwa Europy w kwietniu do Szwecji. Jazz, modern, Showdance to są kategorie taneczne, natomiast oczywiście wszystkie kategorie, czyli solówki, duety, mini formacje, formacje. To będzie sobota, pełna wrażeń, pełna tej rywalizacji w duchu oczywiście fair play, ale przede wszystkim piękni ludzie, piękni tancerze, wspaniałe kostiumy, różnorodna muzyka, wspaniała oprawa eventowa, technika na najwyższym poziomie. Zachęcam naprawdę bardzo serdecznie, bo tego jeszcze w Skierniewicach nie było, ale będzie już w najbliższy weekend. Cóż mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć tylko tyle, że te eliminacje na mistrzostwa Europy to są eliminacje na Mistrzostwa Europy Światowej Federacji Sportu Tanecznego, która jest honorowana i przez Komitet Olimpijski, tak? Więc to naprawdę jest nie lada wyzwanie i to jest naprawdę taka nominacja już bardzo poważna. Wszyscy, którzy finaliści oczywiście będą nominowani na mistrzostwa, ale również będą mogli. Ubiegać Biegać o stypendia ministerialne sportowe, tak? Także to jest, duże duże dla nas wydarzenie, że właśnie akurat tutaj w Skierniewicach to się wszystko rozegra. Ponad 1500 uczestników tancerzy, z kilkudziesięciu naprawdę klubów dużych z całej Polski, bo to i Wałbrzych, i Wrocław, i Poznań, i Gdynia, i Gdański i Warszawa, i Łódź. Naprawdę no, mnóstwo, mnóstwo tych miast i tancerzy się do nas zjedzie, i Katowice, także już bym mogła wymieniać, miać, bo ciągle. Nie głowie... że Moniki się nie da zatrzymać. Nie da się zatrzymać, a ja już że jak ruszyłam, to przy jest Jestem w tym ferworze. Codziennie rzeczywiście są setki telefonów, które dopytują, bo to są i, i, i procedury rejestracji, i licencji zawodniczych, więc naprawdę dużo się dzieje, ale to fajnie, dlatego że uważam, że miasto Skierniwice już od dawna jest znane z, z tańca, więc funkcjonuje tu dużo tancerzy bardzo fajnych i naprawdę bardzo dobrze prezentujących się i myślę, że Skierniwice zasługują na to, żeby, żeby właśnie tą stolicą tańca być. Więc z pewnością to się wydarzy w najbliższy weekend. Natomiast 10 marca, czyli w niedzielę odbędzie się od rana ogólnopolski turniej tańca Skierniewice Dance Cup. To będzie turniej dla tych niższych kategorii, czyli nie dla masterów, czyli tych najlepszych mhm. tancerzy, ale dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem, którzy są w jakimś etapie dążącym do tej najwyższej klasy tanecznej. Dla nich też stworzyliśmy możliwość zaprezentowania się tutaj w Skierniewicach i zdobycia kolejnych doświadczeń. Natomiast po południu odbędą się właśnie Mistrzostwa Polski Disco Dance i tutaj tej, w tej dyscyplinie tańca również będziemy wyłaniać tą kadrę narodową na Mistrzostwa Europy. Więc to będzie na zakończenie, na rozpoczęcie mocny akcent i na zakończenie również mocny akcent w mistrzowskim wydaniu. Bardzo dużo różnych stylów tańca. 1500, ponad 1500 uczestników to jest fenomenalne, że to może się odbyć w skierniewicach, że skierniewice mają ku temu możliwości i przede wszystkim są ludzie, którzy to robią. Na czele oczywiście Monika Kotowska, bo to ona tutaj organizatorem tych wspaniałych wydarzeń, ale mnie to zachwyca, że wystwarzacie przestrzeń dla wszystkich, tak jak wspomniałaś, nie tylko mistrzowie, gdzie mogą się zaprezentować, ale także ci, którzy zaczynają przygodę ze sportem, bo mam wrażenie, że te mistrzostwa to też jest przypomnienie, że ta. Taniec to nie jest takie podskakiwanie. Mamy tam swoją grupę, potańczymy, pojedziemy na mistrzostwa. Poznajemy ponad 1500 uczestników. Takie Akademie 420 tylko w całej Polsce. Dokładnie. Ja się bardzo cieszę, że ta świadomość już się zmienia. A Taniec już stał się dyscypliną sportu i możemy o tym śmiało i otwarcie powiedzieć. Tak, ci tancerze są pełnoprawnymi sportowcami. Tak jak wspomniałaś, rzeczywiście droga do sukcesu jest intensywna i ciężka, i trzeba mieć dużo za, samozaparcia, pokoju też w sobie, więc tutaj bardzo się cieszę z tej świadomości, z tej ewoluacji. To potwierdza nam oczywiście uczestnictwo w Polskim Związku Sportu Tanecznego, mm -hmm. jako uznanej dyscypliny sportowej. I tak naprawdę tak, miałaś, masz rację, że Akademia Tańca jest takim malutkim wycinkiem, oczywiście najbliższym nam sercu, bo jest stąd, ale to są naprawdę wspaniałe zespoły z całej Polski, z którymi ja się bardzo dobrze znam. Widujemy się na zawodach różnej rangi. My ze sobą rozmawiamy, My oczywiście rywalizujemy na parkiecie, ale to jest naprawdę wspaniała atmosfera przyjaźni i takiej bardzo dobrego kontaktu. Także tu wszyscy w skierownicach stworzymy jedną wielką rodzinę i myślę, że to publiczność doceni, bo to są, to są piękne, wspaniałe, bardzo pozytywne emocje. I, I tak naprawdę taniec łączy ludzi. Mówi się, że piłka łączy ludzi, ale taniec <noise> również łączy ludzi, tak jak każdy sport, bo to już ma wpisane w ideę. Bardzo ważne zdanie, które powiedziałaś: publiczność będzie mogła docenić. I tu jest w tym zdaniu wszystko zawarte. Raz, żeby tej publiczności nie zabrakło, bo zobaczyć takie widowisko to jest niebywała okazja. Mamy nadzieję, że przynajmniej raz w roku w Skierniewicach. A chociaż patrząc na Akademię Tańca 4.20 zdecydowanie częściej. Ale raz, żeby przyjść i rzeczywiście popatrzeć na tych niesamowitych sportowców, artystów, którzy wkładają na co dzień mnóstwo pracy w to, żeby tak właśnie wyglądać. A druga sprawa, docenić. Bo super jest popatrzeć, fajnie pooglądać barwy, Stroje i to jak oni są elastyczni, sprężyści, wysportowani. Ale też zdać sobie sprawę z tego, że za tym stoją właśnie godziny ćwiczeń i znów powtórzę, stoją ludzie, czyli ktoś, kto przygotowuje tych młodych tancerzy, którzy później rosną i też sami stają się później instruktorami dla kolejnych osób. Dokładnie tak, rzeczywiście tak jest, bo zawsze ten trener stoi gdzieś tam z boku, ale to jest jego zasługa niebywała, bo on wychowuje takiego sportowca tancerza. On z nim wszędzie jeździ, on mu stwarza możliwości do treningu, komponuje, Program artystyczny, więc to wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, to wydarzenie jest szykowane. Od dłuższego czasu. To nie da się takiej imprezy zorganizować z dnia na dzień. To o tym wiemy i rzeczywiście za tym stoi sztab ludzi. Więc ja oczywiście koordynuję, nadaję pęd, kierunek i jakby wszystko wiem, co na ten temat tej imprezy ma być zrobione. Ale gdyby nie wsparcie Centrum Kultury i Sztuki, wszystkich pracowników, gdyby nie zaangażowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji i też wszystkich tam wspaniałych ludzi i pracowników, no to pewnie by się to nie udało. Nie mogę nie docenić również i nie wspomnieć o wszystkich partnerach wydarzenia, bo to oni pomagają nam stworzyć te piękne wizuale światła, więc całą tą oprawę na pewno ta pomoc jest nieoceniona. Więc tak, tu pracuje sztab, sztab ludzi. Gdyby nie skoordynowanie i nie zgranie tego wszystko w jednym czasie, no to by się nie udało, ale oczywiście my jesteśmy w stanie zrobić wszystko, więc myślę, że tutaj bardzo dobra energia pomaga nam i współpraca, którą jak jakby kultywujemy od lat. No, od lat y, współpracujemy na, na, na dobrych torach i, i, to, i to się po prostu sprawdza. Nawiązując też do publiczności. Tak, no to jest w ogóle inaczej się tańczy, jak, jest dla, kogo? jak jest dla kogo. To są wtedy ten feedback z, z, od strony publiczności daje dodatkowego, kolokwialnie mówiąc, kopa, więc jakby zupełnie, zupełnie inna energia. Przygotowaliśmy możliwość obejrzenia takich y, y, prezentacji całego całodniowego programu. Programu. Będzie można kupić i nabyć bilety jedynie w cenie 30 zł. Dzieci do 6 lat bezpłatnie, więc bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich z Kierniewiczan. I nie tylko, przyjeżdżajcie ze zewsząd na to fantastyczne wydarzenie. OSIR tutaj zabezpiecza bilety, każdy dostanie opaskę i na widownie wejdzie, żeby, żeby można było to podziwiać. A czekają na publiczność też niespodzianki, więc i tutaj przygotowaliśmy kilka fantastycznych punktów. Monika zachęciła niespodziankami. Ja chciałam powiedzieć, że to już jest takie widowisko, że naprawdę żal tego nie obejrzeć. Dla tych, którzy rzeczywiście nie będą mogli przyjść, mamy również furtkę wyjścia, dlatego że cała relacja będzie na żywo streamingowana. Wsz całe te zawody będą streamingowane w telewizji. Linki będą podane na naszych wszystkich stronach, portalach, fanpage'ach, instagramach, więc to wszystko zaraz się zadzieje, łącznie z programem godzinowym, no bo wiadomo, że rejestracja Zamknięta, to teraz pracujemy nad programem, jak to będzie wszystko wyglądało. Także i dla tych, którzy nie będą mogli dojechać, również stworzyliśmy taką możliwość, ale proszę Państwa, nie da się tańca oglądać przez ekran. To na pewno może być w jakiejś części satysfakcjonujące, ale tak naprawdę pełnię tego artyzmu i tego piękna na scenie, można tylko i wyłącznie wyłapać tam na miejscu, więc. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby poczuć tą magię. To już tak nawiązując do sportu, to jest jak z meczem piłki nożnej. Największe emocje są na żywo na trybunach. Dokładnie Więc tak. tutaj nie piłka nożna, a, a taniec. I myślę, że nawet ten taniec więcej emocji dostarczy, bo to już padły te słowa, ale kostiumy, muzyka, światła, to wszystko tworzy przepiękne widowisko, pamiętając cały czas, że to jest nadal rywalizacja w duchu fair play, rywalizacja sportowa i, i ci ludzie no, nie wzięli się znikąd, tylko to jest ciężka. Praca, wieloletnia praca, którą warto przyjść, zobaczyć i docenić. Bardzo gorąco zachęcamy 9-10 marca Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniwicach, nie gdzie indziej. Tyle gwiazd tanecznych na wyciągnięcie ręki. Wszystkie informacje będą na stronie internetowej Radia RSC, ale są także już na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Urzędu Miasta Skierniwice, w mediach społecznościowych Ośrodka Sportu i Rekreacji i wszędzie tam, gdzie taniec jest ważny i bliski. Dokładnie. Ja jeszcze podam takie fanpage jak Związek Tańca Nowoczesnego oraz Skierniewice Dance Cup. Tam również na bieżąco wszystkie informacje dotyczące szczegółowych działań podczas wydarzenia i przed i po. A mówiła jego koordynatorka Monika Kotowska. Bardzo Ci, Monika, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i zapraszam jeszcze raz.